It was one of the most evil concentration camps ever built in Nazi Germany. Jakbyśmy się pytali, co się z nami będzie działo dalej, to zawsze pokazywali na ten dym z komina i mówiąc, że tędy najprędzej się wydostaniecie na wolność. Nie strzelali, tylko grubymi kijami zabijali, uderzając głównie w głowę. Jak delikwent upadł, to kapo podbiegał, wskakiwał nogami albo na piersi, albo na plecy, zależy jak delikwent leżał na ziemi, hurtnął parę razy, krew poleciała z ust. I knew Mauthausen, but I had no idea even of the name of Gusen. Gusen was not mentioned. Möchte ich noch das eine sagen. Ich habe das gesehen und habe den Krieg mitgemacht. Aber das war für mich das Ansehen hier noch fürchterlicher. Trudno nam sobie to wyobrazić, ale w archipelagu hitlerowskich obozów śmierci były gorsze miejsca niż obóz w Auschwitz. Ciągle mało znana jest historia Mauthausen-Gusen. Przedstawiciele 169 narodowości znaleźli się w tym kompleksie obozowym. Po Polakach największą grupę stanowili więźniowie sowieccy. Sporo było tu także Żydów, Hiszpanów, Włochów i Francuzów, a także Niemców i Austriaków, którzy nie pasowali do nazistowskiego porządku. Formalnie obozy w Gusen były filiami obozów położonym nieopodal Mauthausen, gdzie dziś mieści się wielkie Muzeum Ludobójstwa III Rzeszy. Do Gusen trafia niewielu zwiedzających, choć to właśnie tu biło serce fabryki śmierci. The original plan of this is from 1938 to construct the second concentration camp at Gusen was not affordable until the start of the First World War. And then in September 1939 it became clear to the government in Berlin that thousands of Polish people have to be exterminated along with opening the war against Poland. Then they got the necessary money to construct the second camp at Gusen. So the construction of Camp Gusen is directly linked to opening of the war against Poland. To w Gusen zginęło więcej więźniów niż w samym Mauthausen. Z około 36 tysięcy ofiar 80% stanowili Polacy, głównie polska inteligencja. Znany geograf z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wiktor Ormicki został powieszony tylko dlatego, że Niemców ubłagali polscy blokowi, by nie zabijać profesora w wyjątkowo upokarzający sposób. Tu zamordowano Kazimierza Pruszyńskiego, wynalazcę aeroskopu pierwszej ręcznej kamery na świecie. Polski mnich Edmund Kałas został w Gusen skatowany na śmierć za odmowę przyznania, że Adolf Hitler był Bogiem. Zwykle więźniów przywożono najpierw do Mauthausen, a po kwarantannie trafiali oni do Gusen bądź innych obozów. Eugeniusz Śliwiński z Poznania trafił tu jesienią 1942 roku jako 17-latek. Może powiedzieć o sobie, że oszukał los, bo przeżył w tym obozie 2 lata i 8 miesięcy. Nie na darmo SS-mani powtarzali, że można było przeżyć tu nie dłużej niż pół roku. Ja zostałem zakwalifikowany do grupy eksperymentów medycznych. Po każdym zastrzyku kilka dni byliśmy kontrolowani temperaturę i oglądanie miejsca, gdzie to było wstrzyknięte i innych części ciała, czy nie ma jakichś wyprysków, tak jak normalnie, no, eksperymenty
tych skuteczność ich zastrzyków działania ich. Śmierć spowodowana przez cyklon B należała tutaj do najłagodniejszych. Mauthausen strącano ze słynnych schodów śmierci prowadzących do kamieniołomu. W kamieniołomie każdy musiał wziąć odpowiednio. Oni z góry zaznaczali, że kamień musi mieć tam odpowiednią wielkość, bo inaczej to będziesz tam zmaltretowany, więc każdy się bał. Bo w międzyczasie na schodach stali kapowie albo stali SS-mani. Zwalali z tych schodów bezpośrednio do jeziorka, które tam przy kamieniołomach było, takie niewielkie jeziorka przy tej skarpie, bo innej drogi już dla takiego faceta jak podpadł już nie było, tylko musiał z tego być, zwalali go tam z tym kamieniem, no wiadomo jakimi skutkami. Z tego obozu Mauthausen, on był przeznaczony, że stąd nie ma wyjścia żadnego. Popracować kilka tygodni, jak już delikwent opadał z sił, nie mógł szybko nosić kamieni, należycie ciężkich, to kapowie zabijali kijami. No i konanie było jeszcze jakieś tam pół godziny czy godzinę. Leżał ten ranny, chwytał powietrze tak jak ryba na powietrzu. I w ten sposób konał. Ojciec mówi do mnie tak, słuchaj, ty tego kamienia w takim rozmiarze, jak oni chcą, to nie dasz rady wziąć, bo skąd tam jeszcze te siły takich nie masz po tych schodach targać. W związku z tym staraj się wziąć kamień jak najmniejszy, ale jak najpłaszczy, że tak powiem, żeby jak postawisz na ramieniu, będziesz szedł, żeby on robił wrażenie od strony tych, co stoją na schodach, takie wrażenie, że jest dużym kamieniem. A ja będę brał kamień o właściwych ciężarach i będę cię jeszcze dodatkowo od tej strony tych stójkowych, tych kapów odsłaniał, prawda? Żeby, no i tak te kamienie zaczęliśmy nosić, no, ale skutki tego było dla ojca opłakane. W niedzielę, w czasie rannego apelu, Blokowicz, Lubowie i kapowie sprawdzali czystość i porządek. I jeśli ktoś podpadł, że miał podarte ubranie, nieogoloną głowę albo źle przyszyty numer, otrzymywał bicie. Taki zbity i skopany człowiek umierał po kilku dniach, bo jeśli na bloku dostał dobre bicie, odbierało mu ono pełną sprawność i orientację przy pracy. Wtedy znów był bity, za słabą pracę. A gdy już nie miał siły zejść z łóżka, rozbierano go do naga i wrzucano do ubikacji. I tam dopiero umierał, leżąc nieraz jeszcze dwa albo trzy dni. Po kilku tygodniach dostałem temperaturę i po apelu wieczornym kolacja, każdy dostał w menażkę trochę takiej niby herbaty i kawałek chleba i z tym podchodzę do międzyłóżka, tam gdzie jedliśmy, i pytam kolegów, który z was chce zjeść moją kolację. No dziwią się, czyści, głupi człowieku. Głodny nie jesteś? Mówię, no jestem głodny, ale widzicie, że już nawet mówić nie mogę, trzęsę się i jedyne wyjście dla mnie, żeby jak wygaszą światło, to pójdę na druty. Taka była metoda, że jak ktoś już nie mógł wytrzymać warunków, to szedł dotknąć drutów, które były pod wysokim napięciem. I to była metoda skuteczna. Ale koledzy mówią, jeśli dostaniesz platę, to będziesz miał śmierć krótką, albo w głowę, ale jak dostaniesz w brzuch, to będziesz leżał kilka godzin, będzie cię bolało, będziesz cierpiał, to lepiej zgłoś się, że jesteś chory. Pan Eugeniusz w obozowym lazarecie cudownie ozdrowiał i został skierowany do pracy w zakładach Steyera. Przeniesienie do wojskowych zakładów oznaczało większe szanse na przeżycie. Od 1939 roku komendantem obozu był Franz Zierais, morderca i psychopata, który urodziny swojego syna uczcił egzekucją 20 więźniów. Nad samym Gusen przez ponad dwa lata władzę sprawował Karl Chmielewski. Wbrew brzmieniu nazwiska nie miał nic wspólnego z polskością.
to on wymyślił mordowanie poprzez śmiertelne kąpiele. Z pryszniców wpuszczano lodowato-zimną wodę pod bardzo dużym ciśnieniem. Tego sowieckiego jeńca oblewano wodą tak długo, aż stał się bryłą lodu. Zagładzano też na śmierć w baraku, który SS-mani ironicznie nazywali dworcem. Dworcem do nieba. Racje żywnościowe były żadne. Dostawało się kawałek tego posiłku chleba, czy czegoś się dostawało. No to ojca serce zawsze się mówił tak, no ty jesteś młody, przeżyjesz może. To wiecie pan, nie mogę tego mówić, no nie mówię. No. Fabryka Steyr sobie załatwiła, że jako premię niektórym pracownikom, czy się wyróżniają, dawali taki bon do tego przybytku radości. To się nazywało puf. Po prostu burdel. I ja kiedyś taki bon też dostałem. Jak otrzymywaliśmy takie bony, to te bony sprzedawaliśmy blokowym. No i ja na przykład dostałem 12 misek zupy. To było coś, przez 12 dni miałem oprócz swojej zupy na obiad, to jeszcze dostawałem miskę zupy od blokowego. Sposoby zabijania kuzyn były rzeczywiście dosyć, jak na system Mauthausen, tak szczególne i śmiertelność ogromna. W dużej mierze decydował o tym nawet jakby taki stan sanitarno-higieniczny tej całej infrastruktury i tego, w jakich warunkach, w jakiej ilości byli tam więźniowie. Jakby Mauthausen od początku był dużo lepiej jakby zbudowany, zaplanowany, znacznie mniej więźniów tam było. Kuzyn developed more rapidly than the Mauthausen twin, because Mauthausen was a big fortress made up of granite stones. This took them months and years to construct. But Kuzyn was a makeshift installation with wooden barracks that were raised very, very quick. Early beginning in 1938 and 39, it was clear for the SS that the economic focus of this twin concentration camp will be Kuzyn. Kuzyn was the central complex, and you will also see this a few years later in 1944, when the huge war industries came. They were not constructed at the Mauthausen twin. Also, these huge war industries, they all were given to the central complex of Kuzyn. Dzień 9 marca 1944 oficjalnie otwarto obóz Kuzyn 2, kilkaset metrów na zachód od KC Kuzyn 1. 16 grudnia 1944 otwarto obóz Kuzyn 3. W Kuzyn 2 funkcjonowała Bergkristallbau, podziemna fabryka zbrojeniowa, która produkowała kadłuby do samolotów. To był majstersztyk na ówczesne czasy. Pneumatyczne narzędzia, oświetlenie 24 V, agregaty prądotwórcze, nity do produkcji, do nitowania płatów, bo jakiś czas pracowałem przy nitowaniu płatów do samolotów. Messerschmitt ME-262, pierwsze odrzutowe samoloty myśliwskie na świecie, które weszły do akcji. Myśmy produkowali średnio 2 kadłuby dziennie, tylko kadłuby ze zbiornikiem. And Kuzyn 2 became the most evil concentration camp of the full Mauthausen-Kuzyn system, because the commanders of Mauthausen-Kuzyn decided to send criminal inmates of Kuzyn 1 into this concentration camp to be the managers of that concentration camp. So there was a regime that was like hell. Najokrutniejszy kapo w Kuzyn 2, Johann van Lozen, tylko jednej nocy zamordował 245 więźniów gołymi rękami. Uderzał w głowy siekierą, młotkiem albo topił w kamiennych misach.
przeniesienie do Buzen II dla więźniów to było to samo, co przeniesienie do karnej kompanii. Warunki życia w barakach były o wiele, wiele gorsze niż w Buzen I. Przykładowo na pryczach spało się po dwóch. Było duże zagęszczenie, dlatego że począwszy od 1944 roku, kiedy powstał ten Bergkrystal, to produkcja była priorytetem, więc jeżeli jeden więzień ginął, to na jego miejsce dawano drugiego. Do tego stopnia, że ja kiedyś na apel rano budzę się, wstaję, a mój towarzysz śpi, ja go trząkam, a on nie wstaje, okazuje się, umarł. Nawet nie wiedziałem kiedy i jak. W obliczu zbliżającego się frontu Himmler wydał rozkaz likwidacji wszystkich więźniów. Do dziś nie wiadomo, dlaczego do tego nie doszło. Pod pretekstem alarmu lotniczego nas o 11 czy o 10 rano zrobili alarm i wepchnęli nas wszystkich do sztolni. Byliśmy trochę zdziwieni, że nas chcą chronić przed bombardowaniem. I po jakimś krótkim czasie, po jakichś kilkunastu minutach, przyjechał samochód, przed sztolnią stanął, zładowali dużą beczkę blaszaną, z trupią głową narysowana, z napisem Cyklon. Więc widzieliśmy, że coś tutaj szykują i karabiny maszynowe ciężkie ustawione, dwa ciężkie karabiny z jednej i z drugiej strony. I tam siedzieliśmy ponad 3 godziny. Już nie było powietrza, nie było czym oddychać i nas wypuścili stamtąd. Nie wiedzieliśmy, że mieliśmy być wysadzeni, że kable były podłączone, że były ładunki wybuchowe w sztolni założone, ale między nami byli również elektrycy i przecięli kable. Dzień wyzwolenia nadszedł 5 maja 1945 roku. Obóz został wyzwolony przez amerykański czołg, którym dowodził sierżant Albert Kosiek, Polak z pochodzenia. Słyszymy warkot silników, otwiera się brama wartowni i najpierw lufa wjeżdża, taka długa lufa armatnia i wjeżdża czołg. Patrzymy, gwiazda namalowana, ale gwiazda jest na szczęście jest biała, bo jak byłaby czerwona, no to byliby bolszewicy, bo też byli niedaleko nas, podobno 6 czy 8 kilometrów od nas byli bolszewicy. Podniosła się klapa, wychylił się żołnierz i powiada takim językiem do polskiego zbliżonym: jesteś ta wolna. Wskoczyło kilku Amerykanów do obozu. Zabrali wartowni, broń, z tym, że to już nie byli SS-mani, tylko pospolite ruszenie Volkssturm. Tą broń rzucili na stos, wylieli trochę benzyny, podpalili i poszli, nie oglądając się. Także zanim oni doszli do bramy, to ta broń znalazła się już w rękach tych więźniów, którzy jeszcze czuli się na siłach, że mogą chodzić. Z więźnia, który się oglądał, chyłkiem przechodził, bał się, że go ktoś nie uderzy. Nagle robił się coś w rodzaju Supermana, silnego człowieka. Zbierali się w grupki, wychwytywali kapów innych, co się znęcali nad więźniami i zabijali ich tym, czym można było. Rękoma, pałkami, kamieniami. To było takie zjawisko nawet szokujące dla mnie. Kiedy widziałem grupę więźniów, która chwyciła jakiegoś tam kapu czy innego i każdy się pchał do niego, żeby go złapać, żeby go zabić, żeby go uderzyć. Było w tej chwili nas 22 narodowości w Buzen. Z tych, co mieli oznaczenie SU, Soviet Union, chwytali takiego delikwenta, kilkudziesięciu więźniów zapało za ręce i za nogi i tylko na komendę dawaj, dawaj. I pociągali szybko, i oczywiście w
kilku sekundach przestał żyć, bo były z niego kawałki. 23 maja 1945 roku amerykańscy żołnierze postrzelili komendanta C. Rice'a podczas ucieczki ze swojej górskiej kryjówki. Przed śmiercią złożył obszerne zeznania. Twierdził m.in., że z własnej woli nie wykonał rozkazu likwidacji więźniów. Po tym, jak zmarł na skutek odniesionych ran, ciało zbrodniarza wydano więźniom. Silniejsi więźniowie wyszli poza teren obozu. Ta grupa to wracała później z tym, co udało się wziąć, mówiąc delikatnie, od wieśniaków. Kaczki, kury, owoce, pieczywo, jakieś zwierzęta, które można było ubić i zjeść. Także już po 17, 18 zmierzchu obóz wyglądał jak dawny obóz średniowiecznego wojska. Wszędzie paliły się ogniska, wokół ogni siedzący więźniowie gotowali i pitrasili to, co udało się im zorganizować. Rano już, po tej nocy, po tym pieczeniu, gotowaniu, jak wyszedłem z obozu, to tam, gdzie paliły się ogniska, to leżeli martwi więźniowie. Ja z panami teraz rozmawiam dlatego, bo w tej grupie ten starszy pan to miał kij. I tam coś gotowano do jedzenia, jakieś kury chyba. I on mówi, po kawałeczku i w odstępach. No ale jak można mówić do więźniów, którzy tyle lat głodowali, a w ostatnim czasie nie mieli nic. I te ręce chude wyciągające się do jedzenia, to on tym kijem bił po rękach, dosłownie. Nie tylko po rękach. I nasza cała grupa dzięki temu ocalała. No jak podają kroniki, to właśnie na skutek tego szoku, który nastąpił, bo przejścia z niewoli, z katorgi do wolności i ze skrajnego głodu w obfitość jedzenia spowodował, że organizmy słabe, więźniarskie nie wytrzymały tego. Zaraz po wojnie kamieniołomy w Guzen były eksploatowane przez Rosjan. Wyposażenie fabryki zbrojeniowej, z wyjątkiem tego, co zabrali Amerykanie, pojechało na wschód. Armia amerykańska spaliła zabudowania Guzen II. Rosjanie wysadzili wejścia do Bergkristall i zniszczyli większość zabudowań Guzen I. In 2003, when a big group of Soviet officers, survivors of Guzen II camp and Guzen I camp, arrived here for 10 days, and they told us this story, that it was Stalin's order to destroy Guzen I camp. Po wycofaniu się Sowietów z Austrii w 1955 roku, okoliczne władze postanowiły rozparcelować teren dawnego obozu. Es ist privat verkauft worden, deshalb, weil große Nachfragen da waren, weil viele Arbeitsplätze in der Försterbrenne, ne? Haben ja viele Leute gebraucht, die ja hier zu wenig waren, weil hier waren ja hauptsächlich Bauern und Steinarbeiter. Und die Leute, die Arbeit gesucht haben, kamen aus dem Mühlviertel, dem oberen Mühlviertel. Die Arbeit suchten und natürlich auch einen Weg suchen, so kurz als möglich zum Arbeitsplatz zu ziehen. Und daher gab es hier diesen Grund, eben anzukaufen, durch das Rückstellungsverfahren, Finanzrückstellungsverfahren, möglich war. Und da hatte man damals eben so gedacht, dass man hier billige Bauplatz schaffen kann. Denn der Bauplatz war ja nicht angenehm, denn weiß man ja, dass die Baracken und die Fundamente und das alles auch weggerissen werden musste, das ja viel, viel Arbeit gekostet hat. Ne? W
Włoscy kombatanci, oburzeni parcelacją gruntów, sami wykupili teren wokół krematorium, które wciąż stało na swoim miejscu. Później zbudowano memoriał. Rząd w Wiedniu przeznaczył jedynie środki na wykup łąki pod małym muzeum, aby także tu nie stanęły prywatne domy. Po wojnie Austria bezkrytycznie kontynuowała narzuconą przez władze sowieckie politykę pamięci o obozach, ograniczającą się do jednego miejsca – Mauthausen. Austrian resistance movement, especially those of the communists or very active social democrats, they decided to have Mauthausen as a memorial of the international but also of the Austrian resistance that was defeated, that was exterminated in Mauthausen. 3 weeks before liberation, the Gauleiter of Linz gave command to shoot or to exterminate by gas all those Austrians who could have started a new Austria. They did not think of the Jewish prisoners, of the Polish prisoners, of those resistant people of all Europe that were in Gusen, because these were not Austrian. Just a few Austrian resistant people were in the Gusen camps. Tam, gdzie kiedyś ginęli więźniowie, dziś stoją eleganckie wille. W dawnych zabudowaniach obozowych jest dziś między innymi pieczarkarnia. Dawny dom publiczny jest dziś zwykłym domem mieszkalnym. Dawny budynek komendantury, tak zwany Jurhaus, jest także w rękach prywatnych. Jednym z naszych postulatów było to, żeby chociażby po drugiej stronie tej szosy postawić wielką, ogromną tablicę z informacją, co tam było w czasie II wojny światowej. Nawet lokalne władze, które są dobrze nastawione do tej problematyki, też umywały ręce i mówiły, że nie, że własność prywatna to jest taka świętość, której nie wolno naruszać. Das ist die Bewusstseinsregion, wird das aufarbeiten. Da brauchen wir halt natürlich die Hilfe für die Grundeigentümer, für die Besitzer. Wenn Herrn Dr. Helbig, der was selber sagt, er will seine Vergangenheit aufarbeiten, aber das macht die Bewusstseinsregion, wir arbeiten dran. Aber wie gesagt, die Grundstücke sind im Privatbesitz und da kann auch die Gemeinde oder der österreichische Staat nichts machen. Dawny kamieniołom w dużej mierze zajmuje firma kamieniarska Poschacher. In the year 2005, my school children reported, we have to leave the place, we cannot stay anymore, especially Turkish families who lived in these SS buildings, in these former buildings. We have to leave because Poschacher wants to destroy this, and then maybe there will be a big warehouse or something like that. I immediately told this must be put under protection because there are so few remaining buildings of the Gusen camps. So these two SS blocks can't be abandoned. And they really did. Wiosną 2016 roku na terenie dawnego placu Apelowego rozpoczęto prace budowlane, co wstrząsnęło polską opinią publiczną.
Dzięki naciskom polskich władz ów plac został wpisany do rejestru zabytków, co wstrzyma ewentualne dewastacje tego terenu. Dr Anton Helbig-Poschacher, właściciel firmy, zadeklarował niedawno, że gotów jest sprzedać baraki SS, plac apelowy i młyn do mielenia kamieni, aby urządzić tam nowoczesne miejsce pamięci. W 2009 roku państwowa firma, do której należy podziemny kompleks Bergkristall, rozpoczęła zalewanie go tonami betonu pod pretekstem zabezpieczania. Po międzynarodowych protestach zaprzestano tych działań. Jak przejeżdżają wycieczki koło obozu Guzen, to wygląda to wszystko bardzo ładnie w tej chwili. Piękne te budynki i ten budynek, wartownia, no wygląda jak piękna willa stylowa. Pytają ci wycieczkowicze, co przejeżdżają, pytają tych mieszkańców, gdzie tu był obóz koncentracyjny. Oni odpowiadają, tu nie było żadnego obozu. Oni nic nie wiedzą, tutaj nic takiego nie było. Przed polskim pomnikiem wygłaszał przemówienie prezydent Fischer. Oficjalnie tutaj powiedział, że to jest dla nas, znaczy dla Austriaków, to jest sprawa żenująca, ale Austria niestety wzięła udział w tej wojnie po stronie Niemiec. Także przyznali się oficjalnie, chociaż wszyscy o tym stale wiedzieli, no w czasie wojny wszyscy wiedzieli, że Austriaków było w służbie SS, była cała masa Austriaków i wcale nie byli aniołkami. Trzeba przyznać, że jeśli coś się w Austrii zmienia, to głównie na gruncie lokalnym. W 2001 roku mieszkańcy Sankt Georgen sami postawili monument ku czci więźniów, głównie polskich, którzy zbudowali jeden z mostów. This country should be aware that it was filled with concentration camps and the traces of Nazi crimes can be found almost in each village here. And this must be said.